Witam Państwa na kolejnych, 12 i ostatnich zajęciach z podstaw automatyki. Tematem dzisiejszych zajęć są równania stanu, metody uzupełniające. Na poprzednich zajęciach dowiedzieli się Państwo o tym, w jaki sposób tworzyć równania stanu, korzystając z kilku podstawowych, czy też według różnego podejścia z jednej podstawowej, mieszanej metody wyznaczania równań stanu. Dzisiaj przedstawię Państwu trzy kolejne metody. To jest metodę zmiennej pomocniczej, metodę szeregową oraz metodę równoległą. W przypadku metody zmiennej pomocniczej skorzystamy, jak sama nazwa wskazuje, z pewnej pomocniczej funkcji PODES, czy też zmiennej. Jeżeli chodzi o metodę szeregową, to całą transmitancję GODES będziemy zmieniać na taki zbiór transmitancji szeregowo połączonych i na tej podstawie będziemy wyznaczać równania stanu. Z kolei w metodzie równoległej transmitancję zamienimy, właściwie w tym przypadku konkretnie ze znakiem równości, na sumę transmitancji o niższym rzędzie. W rezultacie uzyskamy właśnie połączenia równoległe. Myślę, że przedstawiać konkretniej teorii tutaj nie będę. Po prostu przejdziemy do zadań i w trakcie rozwiązywania konkretnych zadań zobaczymy, w jaki sposób z tych metod korzystać. No z tego względu, że jednak przedstawienie tego za pomocą teorii myślę, że byłoby jeszcze mniej zrozumiałe, zamiast też coś rozjaśnić. Przejdźmy zatem do pierwszego zadania, czyli dla układu o transmitancji GODES równa się. Weźmy sobie trzeciego rzędu, czyli 2s do trzeciej plus 5s kwadrat plus 2, a w liczniku niech będzie 3s minus 1. I dla układu o takiej transmitancji wyznacz równania stanu. Metodą zmiennej pomocniczej i przyjmij zerowe warunki początkowe. A także
Narysuj schemat analogowy układu. Tutaj już na samym wstępie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że w tym temacie będą zarówno schematy analogowe, czyli te prezentujące niejako powstawanie równań stanu, natomiast również będą się pojawiać polecenia dotyczące narysowania schematu blokowego jakiegoś układu. No, ale to akurat przy metodzie równoległej oraz szeregowej. Na razie zostajemy przy metodzie zmiennej pomocniczej. Czyli mamy transmitancję geodes równą 3s minus 1 przez 2s do trzeciej plus 5s kwadrat plus 2. I jak mam nadzieję, wszyscy już teraz bardzo dobrze pamiętają. Transmitancja jest to stosunek wyjścia do wejścia. Zastosowanie zmiennej pomocniczej polega na wymnożeniu licznika oraz mianownika przez PODES. Tutaj razy PODES i tutaj razy PODES. Jeżeli licznik i mianownik mnożymy przez to samo, no to tutaj nam się wartość nie zmienia. Następnie zapisujemy sobie dwa równania dotyczące licznika oraz mianownika. Czyli z licznika mamy, że y od s to się równa p od s 3s minus 1 i u od s to się równa p od s 3s do, przepraszam, 2s do trzeciej plus 5s kwadrat plus 2. Następnie liczymy odwrotną transformatę Laplace'a, przechodząc do dziedziny czasu. Tak? Pamiętamy, że każde s oznacza różniczkowanie, czyli mamy, że y to się równa, nie piszemy od czasu, szkoda czasu na taki zapis, i tu mamy 3p prim minus 1p. Przepraszam, ja piszę takie p. Wiem, że Państwo pewnie coś bardziej zbliżonego do tego. W każdym razie proszę tylko skojarzyć, że to, co tutaj piszę, co wygląda jak r, to to jest p. I dalej mamy 2p. Trzecia pochodna plus 5p bis plus 2p. Następnie właściwie przyjmujemy, że kolejne zmienne stanu są to kolejne pochodne naszej zmiennej p. Czyli x1 to jest p, x2 to jest p prim, x3 to p bis. Ile tych zmiennych stanów musi być? No tyle, ile wynosi nasz rząd naszego obiektu. Czyli dokładnie trzy zmienne stanu. No to wyznaczając już równania, przechodząc już do równań stanu, czyli licząc pochodne kolejnych zmiennych stanu, mamy, że jest to p prim, czyli nasze x2. Pochodna po drugiej zmiennej stanu to p bis, co jest z kolei równe naszemu x3. Natomiast pochodna po trzeciej zmiennej stanu, to widzimy, że p tris, no w każdym razie p trzecia pochodna, które to wyznaczamy sobie z tego równania. Tak, czyli to i to na drugą stronę i dzielimy przez 2. W rezultacie uzyskujemy, że p trzecia pochodna
To również oczywiście można napisać jako P do potęgi trzeciej w nawiasie. To też oznacza trzecią pochodną po P. Trzecią pochodną z P po czasie. Jest to równe zatem u drugich minus P i minus 5 drugich P bis. No a P oraz P bis widzimy ile wynoszą, czyli jest to u drugich minus x1 minus 5 drugich P bis, czyli x3. I mamy wszystkie trzy równania stanu. Potrzebujemy jeszcze równanie wyjścia, czyli y. Y jest równy, to widzimy 3p prim minus p, a zamieniając na zmienne stanu mamy 3x2 minus x1. Jak Państwo widzą, podobnie zresztą jak w przypadku poprzedniej metody, główną trudnością jest tutaj operowanie tym, co się przed chwilą zapisało i wykorzystanie tego w odpowiednim miejscu. Największą trudnością de facto równań stanu, metod wyznaczania równań stanu, jest jednoczesne ogarnianie wszystkiego, co się do tej pory napisało, ponieważ wszystkie te informacje są jednocześnie przydatne. To znaczy nie jednocześnie, tylko że w różnych momentach, z różnych miejsc te informacje bierzemy. Dobra, no to zapiszmy sobie już te równania stanu w postaci macierzowej, bo na tym nam tutaj zależy. Czyli x1' to jest x2. Tutaj przypominam o tym, żeby samego x nie wpisać, tylko zawsze podkreślenie. Ewentualnie zamiast podkreślenia można bezpośrednio napisać ten wektor x1, x2 oraz x3 plus wektor b razy u. Tutaj u wynosi 0. Dla x2' mamy tylko x3 i u również wynosi 0, a dla x3' mamy minus x1 minus 5 drugich x3 oraz 1 drugą u. Z kolei y równa się, tutaj wektor transponowany i mamy 3x2 minus 1x. O. I to jest nasz układ. Tak, nasze równania stanu, które należało wyznaczyć. Przy czym niejako z automatu, kiedy piszemy równania stanu, jeżeli u pana Jacka jest inaczej, to państwu na pewno przekażę. U mnie, jeżeli należy napisać równania stanu, to z automatu należy również wyznaczyć wektor wartości początkowych x0. Ile on wynosi? No, tutaj z treści zadania widzimy, że mamy przyjąć zerowe warunki początkowe, czyli niejako zakładamy, że wektor wartości to wektor wartości początkowych to same zera, co można również zapisać w taki sposób. A przechodząc do narysowania schematu analogowego układu. Tak jak zalecał pan Michalski, zacznijmy od narysowania czy też naniesienia trzech całkowań. Trzech, ponieważ mamy trzy zmienne stanu. I po lewej stronie mamy x1 prim, tutaj x2 prim, tu x3 prim. Z kolei tutaj mamy odpowiednio
po scałkowaniu x3, x2 oraz x1. Na wejściu sygnał sterujący U, na wyjściu sygnał wyjściowy Y. Może tu niepotrzebnie te strzałki narysowałem. Zamienimy na kropki. I tak. X1 prim to X2. Czyli tutaj możemy coś takiego od razu połączyć. Dalej, x2 prim to x3. Tak co widzimy, że mogliśmy równie dobrze wszystkie te trzy całkowania narysować szeregowo, jedno za drugim i też by nam to pewnie nawet ładniej wyglądało. No ale przejdźmy teraz do x3 i jest to 1/2 u, czyli wzmocnienie gain dajmy w trójkącie. I tutaj na sumator. Dalej minus x1, czyli stąd biorę przez minus 1 na sumator z plusem i minus 5/2 x3. Jeżeli ktoś woli na sumator z minusem, jak najbardziej można to też w ten sposób narysować, będzie się zgadzać. Ja po prostu preferuję plusy przy sumatorze. Minus 5/2. I również też tutaj z plusem. I wynik tego dodawania daje nam właśnie x3. No i zostaje nam sygnał wyjściowy, czyli 3x2. Przepraszam, x2 to nie stąd, tylko stąd. Oraz minus x1, czyli tu przez minus 1 i na sumator. I mamy schemat analogowy. W zadaniach, jakich można oczekiwać na kolokwium, może być zarówno całe zadanie od początku do końca, jak i poszczególne fragmenty, czyli na przykład wyznaczenie tylko równań stanu, wyznaczenie tylko wartości początkowych, wyznaczenie może tylko równania wyjścia, wykorzystując oczywiście zmienne stanu, czy też tylko narysowanie schematu analogowego, wiedząc, jakie są poszczególne równania. Tutaj to już będzie zależało od tego, na ile czasu będzie przewidziane dane zadanie. W kolejnym zadaniu wykorzystamy metodę szeregową, czyli dla układu o transmitancji geodes równej. Niech będzie 2s-5 w liczniku, a w mianowniku s kwadrat plus 6s plus 9. Wyznacz równania stanu metodą szeregową. Przy warunkach początkowych u od 0 równe 1, y od 0 równe y prim od 0 równe 2. Narysuj też schemat
analogowy układu. W metodzie szeregowej potrzebujemy informację o konkretnych wartościach zer oraz biegunów. W związku z czym widzimy, że tutaj 0 jest niejako podane. Trzeba jeszcze bieguny wyznaczyć i zapisać mianownik w postaci iloczynu kolejnych dwumianów. Czyli b kwadrat to 36 minus 4 razy 1 razy 9 to też 36, czyli delta wynosi 0. Zatem widzimy, że będziemy mieli dwa takie same bieguny i są one równe dokładnie minus b przez 2a to 2 minus 3. Zatem transmitancję zapisujemy jako 2s minus 5 przez s plus 3 do kwadratu. To już nam wystarczy. Za chwilę przejdziemy do narysowania schematu blokowego, przy czym tutaj jeszcze napiszę to, co za chwilę narysujemy, czyli 2s minus 5 przez s plus 3 razy 1 przez s plus 3. Tak, ponieważ schemat blokowy będzie szeregowym połączeniem tych dwóch mniejszych transmitancji. Czyli 2s minus 5 przez s plus 3 oraz 1 przez s plus 3. Na wejściu mamy sygnał wejściowy, na wyjściu sygnał wyjściowy. Pomiędzy blokami, tutaj akurat jest tylko jeden, pojawia nam się sygnał wewnętrzny, oznaczmy go sobie jako W. Gdyby było więcej bloków, no to kolejne sygnały wewnętrzne oznaczalibyśmy jako W1, W2, W3 i tak dalej. Teraz w jaki sposób wybieramy tutaj kolejność? Akurat w mianowniku mamy dwa takie same bieguny. Tutaj nie mielibyśmy żadnej różnicy, ale co gdyby było, nie wiem, s plus 3 i s plus 2? Można by je stosować zamiennie? Otóż tak, dowolna tutaj kombinacja, dowolna kolejność, to 2s minus 5 mogło być w tym bloku. Każda kombinacja będzie tutaj prawidłowa. Przy czym też każda kombinacja będzie generować nam inną odpowiedź. Czyli znowu mamy sytuację, w której rozwiązanie zadania domowego może być różne, tak, dla poszczególnych osób, ale wszystkie mogą być prawidłowe. Dobra, zapiszmy sobie jeszcze dla takiej pomocy. To oczywiście już nie obowiązkowe, ale żeby każdy widział, skąd co się bierze. Sygnały w dziedzinie operatorowej i bierzemy pierwszy blok. To jest 2s minus 5 przez s plus 3. I transmitancja to jest stosunek sygnału wyjściowego, tak, wyjściowego z punktu widzenia tej transmitancji, do sygnału wejściowego, czyli w od s przez UODS. I teraz mnożąc obustronnie przez UODS oraz przez S plus 3 lub stosując inne nazewnictwo, wymnażając po skosie, uzyskujemy YODS razy 2S minus 5 jest równe WODS razy S plus 3. Odwrotna transformata Laplace'a, każdy s to różniczkowanie, czyli 2u prim minus 5u jest równe w prim plus 3w. Co dalej? Dalej postępujemy według metody mieszanej, czyli
według tego, co już poznaliśmy na poprzednich zajęciach. A więc sygnał wyjściowy jest to W z najwyższą pochodną, czyli to na jedną stronę i cała reszta na drugą stronę. Czyli W' to się równa 2U' minus 5U minus 3W. I co? Jeżeli mamy pochodną sygnału wejściowego, sygnałem wejściowym jest tutaj U, widzimy, że mamy pochodną sygnału wejściowego, no to obustronnie całkujemy, czyli mamy W, to się równa 2U plus X1. I powstaje nam pierwsza zmienna stanu, gdzie X1' to minus 5U minus 3W. OK, czyli mamy już pochodną pierwszej zmiennej stanu, to co potrzebujemy, jeszcze nie w takiej końcowej postaci, ale do tego za chwilę przejdziemy. Teraz zabieramy się za kolejny blok. Dokładnie w ten sam sposób, czyli 1 przez S plus 3 to się równa Y od S do W od S. Czyli widzimy, że W to się równa Y prim plus 3Y. Tak, tutaj opuściłem jedną linię. Jak najbardziej można, jeżeli ktoś to widzi, również tę można opuścić. Tak tutaj, jeżeli ktoś jest w stanie bezpośrednio ze schematu blokowego przejść od razu do równań różniczkowych, to nie ma tutaj z mojej strony przynajmniej żadnego problemu. I co teraz robimy? Sygnałem wyjściowym jest Y. Najwyższa pochodna to Y prim na jedną stronę, reszta na drugą, czyli mamy W minus 3Y. No i widzimy, że nie mamy sygnał wejściowy, to W. Nie mamy pochodnej sygnału wejściowego, w związku z czym ten drugi sposób wyznaczenia zmiennych stanu, czyli kolejne pochodne sygnału wyjściowego, czyli naszego Y. Przy czym tu tylko jedna taka zmienna stanu, bo mamy fragment będący obiektem pierwszego rzędu, czyli x. Ale x1 już był, czyli tu jest kolejny x2. x2 równa y, czyli x2 prim to jest y prim. A y prim to w minus 3y. Czyli mamy już dwa równania na pochodną sygnału, na pochodną zmiennej stanu. Obiekt jest drugiego rzędu, czyli widzimy, że mamy już wszystkie konieczne równania do zapisu macierzowego. Przy czym tutaj te równania są zależne od jakichś dziwnych zmiennych, między innymi od W. No to musimy poszukać jakiegoś równania, z którego możemy pod to W podstawić coś bardziej nam odpowiadającego. Czyli minus 5U minus 3 razy 2U plus X1. A więc minus 5U minus 6U minus 3X1. Ostatecznie minus 11U minus 3x1. Tutaj podobnie pod w podstawiamy 2u plus x1, ale widzimy, że mamy tutaj też y. Natomiast w tych równaniach powinny być tylko sygnały wejściowe u oraz zmienne stanu. Y zatem zamieniamy na x2. I mamy już takie równania, jakie są nam potrzebne. Możemy zatem zapisać równanie macierzowe
Minus 3, 0. Tu można w taki sposób, chociaż to oczywiście zajmuje więcej czasu. Zalecam x z podkreśleniem. Tu minus 11. Natomiast tu mamy 1 i minus 3. Oraz 2 u. Ok. Jeżeli chodzi o sygnał wyjściowy, to równanie mamy dane tu. Czyli jest to 0, 1 z x. Ok. Mamy wyznaczone równania stanu, ale jak już mówiłem, u mnie jest to równoważne wyznaczenie równań stanu również z wartościami początkowymi x w chwili zerowej. W jaki sposób zatem tutaj to ten wektor wartości x od zera uzyskać? We wszystkich trzech metodach, jakie dzisiaj poznajemy, sposób jest w zasadzie taki sam. Czyli bierzemy równanie wyjścia. Y równa się x2 oraz obliczamy kolejne jego pochodne. Y prim równa się x2 prim. To się równa 2u plus x1 minus 3x2. W zasadzie prawidłowo powinniśmy tutaj wszędzie już pisać od zera, lub też dopiero za chwilę sobie to przepisać. Bo o to samo tutaj chodzi. 2u od 0 plus x1 od 0 minus 3x2 od 0. Tworzymy w ten sposób tyle równań, którego rzędu jest obiekt. Czyli tutaj dwa takie równania. Gdyby obiekt był trzeciego rzędu, policzylibyśmy jeszcze y bis na tej samej zasadzie, czyli 2u prim plus x1 prim minus 3x2 prim, tak? Tutaj poniżej należałoby znowu później przepisać takie równanie. Na podstawie układu tych wszystkich równań wyznaczamy wartości początkowe, czyli nasze x2 od 0 równe jest y od 0, co jest podane jako wartość 2. Z kolei z tego równania y prim od 0 to jest 2. To jest 2u, 2 razy 1, czyli 2, plus x1 od 0 i minus 3 razy x2 od 0, czyli minus 6. Z tego x1 od 0 równe jest 6. Czyli pełna odpowiedź x od 0 jest równy 6, 2. Pozostał nam jeszcze schemat analogowy układu. Tutaj są dwie zmienne stanu, więc narysuję dwa całkowania. Przed całkowaniem tu x1 prim, tutaj x2 prim, za całkowaniem x1 oraz x2. X1 prim, jeszcze sygnał wejściowy będzie nam potrzebny. X1 prim, to widzimy suma minus
3x1, czyli stąd biorąc, przez minus 3 i na sumator z plusem, a także sygnał wejściowy razy minus 11. I też z plusem. Wynik tego sumowania daje nam x1 prim. Z kolei x2 prim to x1, czyli sumator. x1, wartość 1, czyli mogę bez tego bloczka wzmacniającego, z plusem, dalej minus 3x2, czyli stąd przez minus 3 z plusem oraz 2 razy u. Czyli bierzemy sygnał wejściowy przez wzmocnienie 2 i też na sumator z plusem. Z kolei sygnał wyjściowy to x2, czyli możemy już tutaj wprost pociągnąć y. I tak wygląda schemat analogowy. Rozwiążmy sobie jeszcze jeden przykład z metody szeregowej, czyli polecenie takie jak zawsze, transmitancja i będzie dana przez s plus 2 kwadrat w mianowniku, s plus 3, 2s minus 5, a w liczniku niech będzie s minus 3, 5s minus 1. Na przykład jeszcze 4 przed wszystkim. To, w jaki sposób podzielimy sobie taką transmitancję, zależy tylko od nas. Tak naprawdę tutaj wszelkie ruchy są dozwolone, łącznie z tym, że na przykład tą piątkę wyciągnę sobie przed nawias, będę mieć, nie wiem, 20 przez s plus 3 razy. Następnie chcę mieć 1 przez s plus 2. Następnie niech będzie s minus 1 piąta przez, niech będzie 2s minus 5. I następnie to, co nam zostało, czyli s minus 3 przez s plus 2. Schemat blokowy należy narysować. Inna sprawa, że moim zdaniem bardzo upraszcza. No, przy czym kiedy już mamy napisane coś takiego, no to również tutaj można sobie by było zanotować. No ale niech będzie, że obowiązkowe. S minus 1 piąta przez 2s minus 5. S minus 3 przez s plus 2. Tu mamy sygnał wyjściowy, tu sygnał wejściowy. Sygnał wewnętrzny pierwszy, drugi oraz trzeci. Czyli tutaj mamy W1 do U równe jest tyle, czyli W1 od S razy S plus 3 równe jest U od S razy 20. Czyli W1 prim plus 3 W1 równa się 20
Wyjściowym jest W1, czyli W1 prim na jedną stronę, a z drugiej 20U minus 3W1. Czyli moją pierwszą zmianą stanu jest W1. Pochodna to W1 prim, czyli 20U minus 3W1. A W1 od razu możemy tutaj podstawić to X1. Kolejny blok mamy W2 przez W1, czyli mnożąc po ukosie W2 od S razy S plus 2 równa się W1 od S, czyli W2 prim plus 2W2 równe jest W1. Wyjściowym jest W2, czyli W2 prim na lewo i W1 minus 2W2 na prawo. Nie ma pochodnej sygnału wejściowego W1, w związku z czym kolejna zmienna stanu, tutaj już X2, to W2. X2 prim to W2 prim, czyli W1 minus 2W2. W1 to X1, W2 to X2, czyli X1 minus 2X2. Kolejny blok to jest W3 do W2, czyli W3 od S razy 2S minus 5 równe jest W2 od S razy S minus 1/5. Czyli mamy 2W3 prim minus 5W3 jest równe W2 prim minus 1/5W2. Wyjściowym jest W3, czyli to na lewą stronę. 2W3 prim. To się równa W2 prim minus 1/5W2 plus 5W3. Mamy pochodną sygnału wejściowego W2, w związku z czym całkujemy i 2W3 jest równe W2 plus X3, bo kolejna zmienna stanu, gdzie X3 prim jest równe minus 1/5W2 plus 5W3. To się równa. Teraz sobie przypomniałem, że w treści zadania zapomniałem o podaniu warunków początkowych, ale tutaj mielibyśmy do rozwiązania układ czterech zmiennych, cztery równania stanu, nie, przy zerowych. W warunkach początkowych. Kontynuujemy tu. W2 to x2, czyli minus 1/5 x2. Natomiast W3 stąd, czyli plus 5 i zamiast W3 mamy 1/2 W2 plus 1/2 X3. Natomiast W2 to X2, czyli minus 1/5 X2 plus 5/2
x2 plus 1 druga x3. Ostatecznie 2x2 plus 1 druga x3. Ile tu jeszcze miejsca? Nie za dużo. Spróbuję się wcisnąć tu. Ostatni blok, sygnał wyjściowy, czyli Y do W3. Czyli mam Y od S razy S plus 2 jest równe W3 od S razy S minus 3. Czyli Y prim plus 2Y równe jest W3. W3 prim minus 3 W3. Wyjściowym jest Y, czyli Y prim na lewo, a po prawej mamy W3 prim minus 3 W3 minus 2Y. Mamy pochodną sygnału wejściowego, czyli całkujemy. Y równa się W3 plus x4, gdzie x4 prim jest równe minus 3 w3 minus 2y. No i co? W3 mamy tu. Tak? Tutaj w3 to się równa w2 drugich plus x3 drugich. Gdzie dalej? No, można też od razu po w2 tu podstawić x2, czyli x2 drugich plus x3 drugich. A więc minus 3 razy x2 drugich plus x3 drugich i minus 2 W3 plus x4. To się równa minus 3 drugie x2 plus 3, przepraszam, minus 3 drugie x3 plus minus 2 W3, to znowu to. Czyli x2 drugich plus x3 drugich i minus 2x4. To się równa minus 3 drugie x2 minus 3 drugie x3 minus x2, minus x3 i minus 2x4. I ostatecznie minus 5 drugich x2, minus 5 drugich x3, minus 2x4. Tak jest. Na tej kartce już się nie zmieszczę, ale w takim razie na dodatkowej i potrzebuję te równania. To będę pisać od góry. Czyli zaraz, gdzie to, tu jest pierwsze równanie, jakie potrzebuję, a więc x prim wektor jest równy. Tu mieliśmy obiekt czwartego rzędu, czyli będą cztery zmienne stanu i macierz A4 na 4.
x1 prim to minus 3x1, 0, 0, 0 razy x plus 20 razy u. Dalej, x2 prim to x1 i minus 2x2. x3 prim to 2x2 i 1/2 x3. I x4 prim to minus 5/2, minus 5/2 i minus 2. x4 i 0 u. I jeszcze wyjście, równanie wyjścia. Aha, to w3 musimy zamienić na to, czyli nasze wyjście to 1/2 x2 plus 1/2 x3 plus x4. Czyli równanie wyjścia to 0, 1/2, 1/2, 1, x. Może być w pytaniu, podaj wartość wektora C. No to wtedy co piszemy? C, wektor. Oczywiście pamiętając, że wektor musi być pionowy. Lub też można zastosować przy zapisie transpozycję. Tak? Natomiast wracając jeszcze tutaj do zadania, do treści zadania należą również warunki początkowe, które należało przyjąć za zerowe. Przejdziemy teraz do metody równoległej, czyli najpierw treść zadania, czyli za pomocą metody równoległej wyznacz równania stanu dla transmitancji geodes równej. Niech to będzie s plus 2 kwadrat i s plus 1. Natomiast w liczniku zapiszmy sobie 2s plus 5. Przy warunkach początkowych niech będzie y od 0 równe y bis od 0 równe u od 0 to niech będzie równe 0. Natomiast y prim od 0 niech będzie równe 2. Tak, to powinno być w miarę szybko do rozwiązania. Teraz tak, w metodzie równoległej chodzi nam o rozbicie transmitancji na sumę transmitancji prostych.
W mianowniku tego pierwszego składnika s plus 2 w drugim mianowniku s plus 2 kwadrat. Jakby było do trzeciej, no to taki wyraz oraz s plus 2 do trzeciej. Tak zawsze od pierwszej potęgi aż do takiej, jaką mamy w transmitancji wyjściowej. Tutaj s plus 1, a także wartość d, czyli to, co nas informuje o tym, że sygnał wejściowy jest od razu przekazywany na wyjście. No i te wartości trzeba tutaj obliczyć. W jaki sposób wyznaczyć wzór, który zaraz pokażę, to przedstawiałem w filmie dotyczącym odwrotnej transformaty Laplace'a. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do tamtego filmu. Natomiast tenże wzór wygląda następująco. Może tu. Ax jest równy limes przy s dążącym do si z 1 przez k minus j silnia razy d k minus j po ds k minus j z l od s do n od s. Wygląda groźnie, więc musimy sobie wytłumaczyć, co tutaj czym jest. Si, no to wiadomo, biegun. Tak, powiedzmy dla danego ułamka. Czyli tutaj byłoby to minus 2, tutaj minus 1. Dalej. K to krotność bieguna SI. Czyli w przypadku tego K jest 2, w przypadku tego K jest 2, w przypadku tego K jest 1. Bo patrzymy na krotność w tej naszej głównej transmitacji. Teraz J. Jest to stopień mianownika. Dla danego ułamka. Tak, czyli tutaj J wynosi 1, tutaj J wynosi 2, tutaj J wynosi 1. Silnia wiadomo, tu mamy pochodną jakiegoś stopnia. Co to jest L od S i co to jest N od S? L od S to licznik transmitancji. Natomiast N od S to mianownik transmitancji G od S, ale bez i tego bieguna. Lub inaczej zapisując, N od S to będzie M od S przez S minus S i do potęgi katy. Tak, chodzi o to, że tutaj w tym mianowniku pozbywamy się całego danego bieguna. Tak, w tych dwóch przypadkach
tego s plus 2 kwadrat, w tym przypadku tego s plus 1. I w taki sposób jesteśmy w stanie obliczyć te trzy wartości. Innym sposobem mogłoby być wymnożenie, tutaj przyrównanie tego po lewej stronie, wymnożenie całości przez mianownik i mielibyśmy tutaj układ, znaczy pewne wyrażenie zależne od s do trzeciej, s kwadrat, s do pierwszej, s do zerowej, no i na podstawie właśnie przyrównania tego do konkretnych tutaj wyrażeń uzyskalibyśmy układ czterech równań z czterema niewiadomymi. Wiemy już, jak obliczyć poszczególne tutaj parametry A, natomiast co z tym D? D obliczamy jako granicę przy S dążącym do nieskończoności z całego geodes. No i może od tego tutaj zacznijmy, czyli limes przy S dążącym do nieskończoności z 2S plus 5 przez S plus 2 kwadrat S plus 1. Technicznie powinniśmy to zrobić w taki sposób, że wyciągamy najwyższą potęgę S-a w mianowniku i w liczniku, czyli w tym celu musimy wymnożyć to, co mamy w mianowniku. To będzie S kwadrat plus 4S plus 4 razy S plus 1. I tak mamy S do trzeciej, S kwadrat plus 4S kwadrat to plus 5S kwadrat, dalej 4S i 4S to 8S i plus 4. Zgubiłem limesa. Oczywiście to powinno być również tu oraz tu. To się równa. Limes przy S dążącym do nieskończoności z. Tutaj S w nawiasie 2 plus 5 przez S. W mianowniku S do trzeciej w nawiasie 1 plus 5 przez S plus 8 przez s kwadrat plus 4 przez s do trzeciej. Tu skracamy. Na dole zostanie s kwadrat, na górze 1. To nam oczywiście dąży do 0. No i na górze mamy wartość 2. Na dole 1 razy nieskończoność do kwadratu, czyli widzimy, że 0. Oczywiście takiego całego zapisu tutaj nie trzeba wykonywać, jeżeli widzimy, że stopień licznika jest mniejszy od stopnia mianownika. W takiej sytuacji możemy od razu wpisać 0. Teraz przechodząc do poszczególnych tych parametrów. Nasze A1 to granica przy S dążącym do minus 2 z 1 przez kat, czyli 2 minus 1. Czyli to będzie 1 silnie. Dalej, k minus j wychodzi 1, czyli mamy tutaj pochodną d po ds. I teraz z czego? Licznik pozostaje bez zmian, 2s plus 5. Natomiast w mianowniku pozbywamy się
tego bieguna, dla którego liczymy, czyli to znika. Zostaje s plus 1. Zatem to jest równe, może oddzielę teorię od obliczeń, to jest równe granicy przy s dążącym do minus 2. Pochodna góry to 2 razy dół, s plus 1, minus góra 2s plus 5 razy pochodna dołu, czyli razy 1 i przez dół s plus 1 do kwadratu. To się równa. Można od razu podstawić. Mamy 2 razy minus 1, to jest minus 2, a tu jest minus 2 razy minus 2 to minus 4 i plus 5 to 1. Dzielimy przez s plus 1, gdzie s to minus 2, czyli minus 1 w nawiasie do kwadratu to będzie 1. Ostatecznie minus 3. Drugi element A2 jest równy granicy przy s dążącym do minus 2. Teraz zarówno k, jak i j są równe 2, czyli mamy 1 przez 0 silnia. Czyli też 1 przez 1 nie trzeba zapisywać. Pochodnej nie ma, bo jest zerowego stopnia. Zostaje nam licznik, czyli 2s plus 5 przez ten okrojony mianownik, czyli s plus 1. I to się równa. Minus 4 plus 5 to jest 1, a tutaj minus 2 plus 1 to minus 1. Czyli to jest równe minus 1. Następnie A3 to granica przy s dążącym do minus 1 z. Zarówno k, jak i j wynoszą 1, czyli to i to pomijamy. Zapisujemy 2s plus 5 przez s plus 2 kwadrat. To jest równe minus 2 plus 5 to 3, a tutaj minus 1 plus 2 to 1, plus do kwadratu to 1, czyli tu mamy wartość 3. A tym samym transmitancję geodes można zapisać za pomocą takiej sumy, podstawiając pod te elementy to, co wam nam właśnie tutaj wyszło. W kolejnym kroku należy narysować schemat blokowy tego połączenia równoległego. Jak to wygląda? Zaczynamy od sygnału wejściowego i ten sygnał wejściowy wchodzi nam na, powiedzmy, na każdy z biegunów, czyli na biegun zapisany oczywiście za pomocą transmitancji s plus 2 oraz na biegun, tutaj specjalnie taka przerwa, za chwilę zobaczymy po co, oraz na biegun minus 1, czyli 1 przez s plus 1. Tu jest sygnał wejściowy. Za tym miejscem mamy już naszą pierwszą zmienną stanu. Tutaj trzecią zmienną stanu. Gdzie jest druga? Otóż w sytuacji, w której mamy jakiś biegun wielokrotny, to bierzemy w taki czy w taki sposób, może tak to będzie o czytelniejsze, jeżeli w jednej linii to umieszczę. W skrypcie jest chyba w kolejnych liniach, oczywiście i tak będzie prawidłowo. Czyli s plus 2 i tutaj mamy
kolejną zmienną stanu x2. Natomiast te wartości, które obliczyliśmy, wpisujemy niejako na samym końcu, czyli x1 będzie to wartość nasza a1 minus 3 w tym miejscu. W tym miejscu mamy parametr dla podwójnego bieguna s plus 2, czyli nasze a2 minus 1. I tutaj 3. Na końcu to sumujemy. Sumator. I mamy sygnał wyjściowy. Gdyby D było wartością niezerową, wzięlibyśmy sygnał wejściowy U, przeszli przez wartość D, tutaj taka jakaby wyszła, i też dodalibyśmy tutaj do sumatora, żeby uzyskać sygnał wyjściowy. Czyli niejako stąd już wprost widzimy, ile wynosi sygnał wyjściowy Y. I jest to minus 3x1 minus x2 plus 3x3. Natomiast potrzebujemy jeszcze równania pochodnych poszczególnych zmiennych stanu. Skąd coś takiego wziąć? Tutaj korzystamy z każdego bloczku, za którym znajduje się zmienna stanu. Korzystamy z tego bloczka i na tej samej zasadzie, co przy metodzie szeregowej. Mamy sygnał wyjściowy oraz sygnał wejściowy. Rozpatrujemy je w dziedzinie zmiennej operatorowej, czyli x1 od s do u od s równe jest tyle. Mnożymy po ukosie i mamy, że x1 od s razy s plus 2 jest równe u od s, czyli x1 prim plus 2 x1 równa się u, stąd x1 prim jest równe u minus 2x1. I stąd już nie wyznaczamy żadnej zmiennej stanu, tak? Tylko my już tutaj uzyskaliśmy równanie na pochodną tejże zmiennej stanu. I w identyczny sposób pozostałe przypadki. Czyli tutaj nam wyjdzie x2 prim jest równe x1 minus 2x2, a tutaj x3 prim jest równe u minus x3. Oczywiście po elementarnych przekształceniach, no, po iluś zadaniach będą Państwo dokładnie widzieli, w jaki sposób to tutaj powstaje. No i nie pozostaje już nam nic innego, jak tylko zapisanie równań stanu w postaci macierzowej. x1 prim to minus 2x1, tu jest 0 i 0, bez tego, tylko tak. x2 prim to minus 2 samo wpisuję, tutaj samo 1 i minus 2 przy x2, tu jest 0, x3 prim to minus 1 tu. Teraz x, tutaj podkreślenie jeszcze. I sygnał wejściowy, tu jest 1, tu jest 0, tu jest 1. U. Sygnał wyjściowy już tu mi się nie zmieści, więc go nie będę może wciskać, tylko tutaj z boku napiszę, czyli y to się równa minus 3 minus 1, 3 razy x.
mamy równania stanu. Pozostały nam jeszcze warunki początkowe i wyznaczenie wektora wartości początkowych zmiennych stanu. Żeby go wyznaczyć, potrzebujemy informację daną w treści zadania. A także równanie wyjścia, czyli y równa się minus 3x1 minus x2 plus 3x3. I teraz musimy policzyć tyle pochodnych sygnału wyjściowego, aby uzyskać taką liczbę równań, ile wynosi liczba zmiennych stanu. Mamy trzy zmienne stanu, potrzebujemy trzy równania. Czyli najpierw y' równa się minus 3x1' minus x2' plus 3x3'. Czyli mamy minus 3. X1 prym to było u minus 2 x1. X2 prym to było x1 minus 2 x2. A x3 prym to było u minus x3. No i teraz to trzeba policzyć. Minus 3u plus 6x1 minus x1 plus 2x2 plus 3u minus 3x3. To się równa. O, u nam znika. Mamy 5x1 plus 2x2 i minus 3x3. Tak, wszystko. I potrzebujemy jeszcze kolejną pochodną sygnału wyjściowego, czyli y bis, to się równa 5x1 prym plus 2x2 prym minus 3x3 prym. To się równa. I ponownie podstawiamy tak samo jak tutaj, czyli 5 u minus 2x1 plus 2 x1 minus 2x2 i minus 3 u minus x3. To się równa. 5u minus 10x1 plus 2x1 minus 4x2 minus 3u plus 3x3. To się równa 2u minus 8x1 minus 4x2 i plus 3x3. I na podstawie tych trzech równań, wykorzystując te informacje, rozwiązujemy układ równań. Czyli mamy y od 0, dla nas 0, to się równa minus 3x1 od 0,
minus x2 od 0 plus 3x3 od 0. W drugim mamy y' od 0, czyli 2, równe jest 5x1 od 0 plus 2x2 od 0 minus 3x3 od 0. Z trzeciego równania x, y bis od 0, czyli 0, jest równe 2u od 0, czyli 0, minus 8x1 od 0, minus 4x2 od 0, plus 3x3 od 0. No i niestety tutaj żadnych prostych sposobów wyznaczenia tego nie ma. Układ trzech równań z trzema niewiadomymi. Układ gęsty, czyli właśnie w żaden sposób tutaj nie da się niczego ominąć. Albo macierzowo, jeżeli ktoś ma w kalkulatorze funkcję odwracania macierzy 3 na 3, albo metodą jeszcze z liceum, czyli po kolei przez podstawianie. Z pierwszego równania x2 od 0 to się równa 3x3 od 0 minus 3x1 od 0. I to x2 podstawiamy w tym i w tym miejscu. Uzyskujemy wtedy 2 jest równe 5x1 od 0 plus 2 razy to, czyli plus 6x3 od 0 minus 6x1 od 0 i minus 3x3 od 0. To się równa 3x3 od 0 minus x1 od 0. W tym równaniu można albo już teraz podstawić to x2, uzyskać drugie równanie, ale tutaj widzimy, że nam bardzo ładnie pasuje, żeby z tego wyciągnąć x1, to od razu podstawię i tu, i tutaj to, co mi wychodzi. Czyli z tego x1 od 0 to się równa 3x3 od 0 minus 2. I teraz tutaj 0 to się równa, może trochę niżej, tu, minus 8 x1 od 0, czyli 3x3 od 0 minus 2, dalej minus 4 x2 od 0, czyli to 3x3 od 0 minus 3 to x3 od 0 minus 2. Tu skończyliśmy też. I plus 3x3 od 0. I z tego równania otrzymamy wartość x3, po czym ją podstawimy do poprzednich. Czyli tutaj minus 20, to minus 24x3 od 0 plus 16 minus 12
x3 od 0. Tak. Plus 12 12x3 od 0. 12 razy minus 2, czyli minus 24 i plus 3x3 od 0. I to się równa. To z tym się redukuje i mam minus 24 plus 3, co daje minus 21x3 od 0. A także 16 minus 24, czyli minus 8. To jest równe 0. Czyli x3 od 0 jest równe minus 8 dwudziestych pierwszych. To trzeba podstawić tu, czyli x1 od 0 to się równa minus 3 razy 8 dwudziestych pierwszych, co po skróceniu daje minus 8 siódmych. Aha, jeszcze minus 2. Minus 2, czyli to będzie 14 siódmych, 14 i 8, czyli minus 22 siódme. I na końcu x2 od 0 to się równa 3x3, czyli minus 8 21 razy 3. Od tego odejmujemy 3 wartości x1, czyli minus 22 siódme. I ile to się równa? Wspólny mianownik będzie ładnie 7, czyli to można skrócić. Minus 8 siódmych, dodać 66 siódmych, co jest równe 58 siódmych. Czyli nasz wektor wartości początkowych to minus 22 siódme, 58 siódmych oraz minus 8 dwudziestych pierwszych. Kolejne zadanie, może trochę prostsze, ale chciałbym Państwu na jego podstawie coś pokazać. Weźmy transmitancję układu równą. Niech to będzie sześć s kwadrat minus 5s plus 2, a w mianowniku s plus 1 oraz 2s plus 1. Chcemy skorzystać z metody. Aha, no to niech będzie jeszcze przy warunkach. Znowu później nie musiał dopisywać początkowych. To będzie u prim, niech się od zera, niech się równa y prim od zera, niech to będzie równe 2, a u od zera niech będzie równe y od zera, niech to będzie równe minus 3. Skorzystamy z metody równoległej, czyli po kolei musimy rozbić
transmitację na składniki. Czyli tu będzie S plus 1, tutaj chcemy S plus 1 druga oraz wolny wyraz D. Oznaczę sobie A1, A2. Tutaj znowu przypominam, nasze AX to 1 przez K minus J silnie razy D K minus J po D K minus J z LS przez NS. Policzmy sobie A1 oraz A2. W obu przypadkach mamy różne bieguny, czyli K i J będą równe 1. Zatem A1 to limes przy S dążącym do minus 1 z 6S kwadrat minus 5S plus 2 przez 2S plus 1. To się równa 6 plus 5 plus 2 przez minus 1. Ostatecznie minus 13. Z kolei A2 to granica przez dążącym do minus 1 drugiej z 6s kwadrat minus 5s plus 2 przez. I tutaj uwaga, ponieważ poza s plus 1 pojawi nam się jeszcze dwójka. Tak, gdyż można tutaj by było ten jeszcze wzór zapisać jako geodes razy s minus si do potęgi k tej. Tak, czyli skracamy, ale nie wszystko, co jest w danym nawiasie, ale jakby właśnie tę postać s minus biegun, czyli s minus minus jedną drugą, czyli s plus jedną drugą. W związku z czym dwójka niejako zostaje po skróceniu się, reszta ze skracania. I o tym nie można zapominać. I to się równa. Tu 1/4, 6/4, czyli 3/2 plus 5/2 plus 2 przez 1/2 razy 2 to 1. I to się równa 8/2, czyli 4 plus 2 to 6. No i zostaje nam jeszcze D, czyli jest to granica przy S dążącym do nieskończoności z całej transmitancji geodes 6S kwadrat minus 5S plus 2 przez, to wymnażam, czyli mam 2S kwadrat, tutaj 2S razy S to, plus S to 3S, 1 razy 1 to 1. I to się równa granica przy S dążącym do nieskończoności. Wyciągam najwyższą potęgę S do najwyższej potęgi przed nawias. W nawiasie zostaje 6 minus 5 przez S plus 2 przez S kwadrat. I tutaj S kwadrat w nawiasie 2 plus 3 przez S plus 1 przez S kwadrat. To dąży do zera, to dąży do zera, to dąży do zera, to dąży do zera. To skracamy i widzimy, że ostatecznie zostaje nam 6 przez 2, czyli wartość 3. Zanim przejdę do dalszej części zadania, chciałbym tylko Państwu pokazać, że gdybyśmy podeszli do tego inaczej, czyli niejako ręcznie rozdzielili
tę transmitancję na wartość całkowitą oraz resztę, w związku z tym, że mamy ten sam stopień mianownika i licznika, to uzyskamy te same wyniki. Czyli transmitancja GODS, tutaj ją przepiszę, czyli to mamy, czy w zasadzie, o, tu już ją widzimy, czyli na górze muszę mieć 6S kwadrat, czyli 3 razy więcej niż to, czyli muszę mieć tutaj 9S, a tutaj plus 3, więc to zapiszę, 6S kwadrat plus 9S plus 3, tak, i z tego mi wyjdzie właśnie trójka po podzieleniu przez 2S kwadrat plus 3S plus 1. No ale tu muszę jeszcze dopisać to, takie składniki, żeby zgadzało mi się z wartością tej transmitancji GODS. Czyli od 9S muszę odjąć 14S, żeby uzyskać 5S. I od 3 muszę odjąć 1, żeby uzyskać 2. Czyli to się równa stąd 3 i pozostaje ułamek minus 14S minus 1 przez 2S kwadrat plus 3S plus 1. I teraz policzmy sobie A1 i A2, korzystając tylko z tej transmitacji. Czyli niejako o, tutaj 3 plus A1 przez S plus 1 plus A2 przez S plus 2, ale na podstawie tego. Czyli A1 to będzie limes przy S dążącym do minus 1 z minus 14S minus 1 przez 2S, przepraszam, przez, to z tego po pozbyciu się S plus 1 zostanie mi 2S plus 1. To się równa 14 minus 1 przez minus 1. Czyli mamy 13 na minusie. To, co nam wyszło wcześniej. Podobnie w drugim przypadku, czyli A2 to granica przy S dążącym do minus 1 drugiej z minus 14S minus 1 przez, co tu takiego teraz, dobra, to oczywiście jest błąd, właśnie 2 przed nawiasem i S plus 1, S plus 1. To się równa minus 1 druga razy 14, to będzie plus 7 minus 1 przez minus 1 druga plus 1 druga razy 2 to 1, czyli 6, a więc również tyle, co uzyskaliśmy wcześniej. Teraz jeżeli chodzi o schemat blokowy, to wyglądać on będzie w taki sposób. Tutaj wchodzimy na 1 przez S plus 1, dalej na 1 przez S plus 1 druga, i dalej bezpośrednio, ponieważ mamy też wartość D niezerową. To jest x1, to jest nasze x2. Tutaj nic. I następnie na wartości skalujące. Tutaj nie trójkąty
z tego względu, że to nie jest schemat analogowy, tylko schemat blokowy. Na schemacie blokowym wszystkie nawet wartości są w blokach takich kwadratowych, prostokątnych. S plus 1, czyli to minus 13. I drugi to 6. No a bezpośrednie przejście wejścia na wyjście to jest przemnożone przez 3. Następnie wszystko do sumatora. I tutaj wyjście. Zatem, co mamy? Wyjście to jest minus 13x1 plus 6x2 plus 3u. Jeżeli chodzi o równanie stanu, to mamy x1 do u, to jest ta transmitancja, czyli mnożąc na ukos mamy x1, mnożąc na ukos i jeszcze stosując odwrotne przekształcenie Laplace'a. x1 prim plus x1 równa się u, skąd mamy, że x1 prim równa się u minus x1, a tutaj widzimy, że mamy x2 prim plus 1 druga x2 równa się u. Czyli x2 prim to u minus 1 druga x2. Skąd możemy już zapisać odpowiedź, czyli tu jest minus 1, tu jest minus 1 druga, 0, 0, x plus, jeden i jeden razy u, z kolei y to minus 13, 6, to razy x. I tutaj pojawia nam się jeszcze coś, czego do tej pory nie napisaliśmy, czyli plus jeszcze 3u. Tak, nie można o tym oczywiście zapomnieć. Czyli mamy zapis w postaci równań stanu. Potrzebujemy jeszcze wartości początkowe. W jaki sposób? No, korzystamy z równania na y i musimy policzyć jego pierwszą oraz, nie, tylko pierwszą pochodną, tak aby uzyskać w sumie dwa równania, bo układ jest drugiego rzędu. Czyli mamy nasze pierwsze, minus 13x1 plus 16x2 plus 3u, a y prim to minus 13x1 prim plus 6x2 prim plus 3u prim. Co z kolei daje nam minus 13 razy x1 prim to u minus x1 plus 6. x2 prim to u minus 1 druga x2 i plus 3u prim. To się równa minus 13u plus 13x1 plus 6u minus 3x2 plus 3u prym. Razem minus 7u plus 3u prym plus 13x1 minus 3x2. Zatem korzystając z tych dwóch równań mamy, że spróbuję się tutaj zmieścić. Z pierwszego y od zera to minus 3, czyli minus 3 jest równe minus 13x1 od 0 plus 6x2 od 0 i plus 3u od 0. U od 0 to minus 3, czyli minus
9. Z drugiego równania mamy tak, y prim od 0, to jest nasze 2, jest równe. Minus 7 u od 0, a u od 0 to minus 3, czyli plus 21 tu jest. Dalej, plus 3 u prim u od 0 to 2 razy 3 to plus 6. Plus 13 x1 od 0 i minus 3 x2 od 0. Tutaj akurat nam się tak ładnie złożyło, że możemy skorzystać z takiego czasami pokazywanego w liceum sposobu, żeby dodać te dwa równania z stronami. Dlaczego? Ponieważ dodając lewą stronę do lewej, a tutaj prawą do prawej, oczywiście nadal zachowamy znak równości pomiędzy, natomiast x1 nam się zredukuje. Tak? I uzyskamy jedno równanie z jedną niewiadomą. Więc to teraz zróbmy. Czyli dodając obustronnie mamy minus 1, to się równa. Tutaj minus 9 oraz 27 da mi 18. Minus 13x1 od 0 i plus 13x1 od 0 to oczywiście 0. I mam 6x2 od 0 minus 3x2 od 0 to plus 3x2 od 0. Skąd? 3x2 od 0 to minus 19, czyli x2 od 0 to minus 19 trzecich. Podstawiając to do dowolnego równania, niech będzie to na górze, mamy, że minus 9 na lewo, czyli mam 6, to się równa minus 13x1 od 0 plus 6 razy minus 19 trzecich. 3 z szóstką zostaje dwójka, czyli tu mam minus 38. Na lewo to będzie 44. Jest równe minus 13x1 od 0, czyli x1 od 0 jest równe minus 44 trzynaste, z kolei x2 od 0 jest równe minus 19 trzecich. Również w taki sposób można zostawić te warunki początkowe. Jeżeli w jednym miejscu, no to nie trzeba ich łączyć w zapis za pomocą wektora. I to jest rozwiązanie tego zadania. W kolejnym zadaniu weźmy sobie transmitancję geodes równą s do potęgi czwartej plus 5s minus 2, a w mianowniku s plus 2 do potęgi trzeciej, a także 2s plus 5. Czyli chcemy to rozbić, bo metodą równoległą chcemy to rozbić na takie składniki z mianownikiem s plus 2, s plus 2 kwadrat, s plus 2 do trzeciej, a także s plus 5 drugich. Tak, ponieważ ta dwójka jest wyciągnięta przed nawias. I także wyraz wolny d. Jeżeli chodzi o warunki początkowe, to przyjmijmy zerowe. Tak, bo musielibyśmy mieć tutaj układ czterech równań, to
Lepiej nie. Czyli co? Tu jest A1, tutaj A2, A3, A4. Wzoru już nie przypominam. Zakładam, że Państwo mają gdzieś zanotowane albo pamiętają. I zabieramy się za liczenie A1. Czyli A1 to granica przy S dążącym do minus 2. Teraz K minus J to jest 3 minus 1, czyli 2. 1 przez 2 silnia. A także pochodna drugiego stopnia. D po ds, d kwadrat po ds kwadrat. Z s do czwartej plus 5s minus 2 przez 2s plus 5. To się równa. Jedna druga granica. Zostawimy jedną pochodną, drugą teraz policzymy. Czyli pochodna góry to jest 4s do trzeciej plus 5 i to razy mianownik, czyli 2s plus 5 minus góra s do czwartej plus 5s minus 2 razy pochodna dołu, czyli razy 2 przez dół do kwadratu 2s plus 5. To się równa. Jedna druga granica pochodna. Normalnie byśmy tutaj podstawili i policzyli, no niestety ze względu na tą pochodną, którą musimy jeszcze policzyć, trzeba to wszystko wymnożyć i ładnie posegregować. Mamy 8s do czwartej plus 20s do trzeciej plus 10s i plus 25. Od tego odejmujemy 2s do czwartej, odejmujemy 10s i dodajemy 4. Natomiast mianownik zostawię w takiej postaci, bo za chwilę, jak będziemy liczyć pochodną, to nawet to nam bardziej będzie tutaj pasować. A w każdym razie nie będzie przeszkadzać. To się dobra. Jedna, druga granica przy s dążącym do minus 2. Pochodna po esie i w liczniku mamy 8 minus 2 to 6s do czwartej plus 20s do trzeciej, 10s nam się zredukuje i zostanie jeszcze 29. A w mianowniku to samo, czyli 2s plus 5 do kwadratu. Liczymy drugą pochodną. I to się równa. Pochodna góry to 24s do trzeciej plus 60s kwadrat. I to razy dół, czyli razy 2s plus 5 do kwadratu. Następnie od tego odejmujemy górę, czyli 6s do czwartej plus 20s do trzeciej plus 29 razy pochodną dołu, czyli razy 2
razy nawias 2s plus 5 i razy pochodna wewnętrzna, czyli 2. I to dzielimy przez mianownik do kwadratu. 2s plus 5 do czwartej. Podstawiamy pod s-a wartość minus 2 i uzyskujemy coś takiego. 24 razy minus 8 to minus 192. 60 razy 4 to plus 240. Razy. Tu mamy minus 4 plus 5, czyli to jest 1 do kwadratu, a więc razy 1. Minus s do czwartej to będzie 16 razy 6, czyli 96. Następnie minus 8 razy 20, czyli 160 i plus 29. A tu mamy w nawiasie 1 razy 4, czyli razy 4. A w mianowniku 1 do czwartej. To się równa. Tutaj dwójka. 240 minus 192 to 48. Minus 96 minus 160 plus 29 to minus 35 razy 4. Sobie skrócę. Czyli mam 24 plus 70. Czyli to jest 94. Mamy pierwszy współczynnik. Licznik pierwszego ułamka. Teraz A2 to będzie granica przy S dążącym do minus 2. Tutaj już 3 minus 2, a więc 1 silnie, a więc tego nie piszę. Pochodna pierwszego stopnia d po ds z s do czwartej plus 5s minus 2 przez 2s plus 5. To się równa. Pochodną po tym już wcześniej policzyliśmy i to jest ten wynik, czyli granica przy s dążącym do minus 2 z 6s do czwartej plus 20s do trzeciej plus 29 przez 2s plus 5 kwadrat. Z kolei podstawienie jest w tym miejscu i to wychodzi minus 35 przez 1, a więc ostatecznie minus 35. A3, tutaj sobie jeszcze zanotuję, że to jest A1. A3 to granica przy s dążącym do minus 2. Nie ma ani ułamka, ani pochodnej, tylko s do czwartej plus 5s minus 2 przez 2s plus 5. To się równa 16 minus 10 minus 2 podzielone przez 1, czyli 4. Zostało nam już tylko A4. Tutaj mamy pierwszego stopnia, ale też to do pierwszej potęgi, czyli bez żadnych ułamków czy pochodnych. Granica przy s dążącym do minus 5 drugich z s do
czwartej plus 5s minus 2 przez tutaj s plus 2 do potęgi trzeciej i jeszcze razy 2. Tak? Ta dwójka z tego nawiasu. To się równa. Uff. 625 szesnastych minus 25 drugich minus 2 przez minus 2,5 plus 2 to jest minus pół do potęgi trzeciej, czyli mamy minus 1 ósmą razy 2. Co nam się tutaj skróci? I mamy minus 1 czwartą w mianowniku, czyli minus 4 do licznika. A więc wszędzie zmieniam znak oraz mnożę przez 4. I to będzie minus 625 czwartych plus 50 plus 8. I to się równa czwartych plus 50 plus 8. To jest minus 98,25. Został nam jeszcze wyraz wolny D. Jest to granica przy S dążącym do nieskończoności z S do czwartej plus 5S minus 2 przez w nawiasie S plus 2 do trzeciej i 2S plus 5. I to jest tak. Normalnie musielibyśmy to wszystko powymnażać, tak jak to było w poprzednich zadaniach. Natomiast tutaj można to również w pewien sposób przyspieszyć, przy czym konieczny jest komentarz, tak? Przy s dążącym do nieskończoności interesują nas tylko parametry przy najwyższych potęgach. Więc wszystkie te obliczenia ograniczę sobie do, oczywiście granicę zostawiam, limes przy s dążącym do nieskończoności, ale tutaj s do czwartej wyciągam przed nawias, w nawiasie jest 1 plus i coś tam dalej, reszta mnie nie obchodzi. Z kolei tutaj, po wymnożeniu tego, po podniesieniu tego do potęgi trzeciej, będziemy mieli s do trzeciej, plus coś tam dalej, nie interesuje nas. I to s do trzeciej razy 2s, to mamy 2s do czwartej. S do czwartej wyciągamy, w środku będzie 2 plus i coś tam dalej. To nas nie obchodzi. To się równa. To skracamy, zostaje nam jedna druga. To jest wynik. Dalej, rysujemy. Tutaj jest u, wchodzimy na 1 przez s plus 2, dalej na 1 przez s plus 2, dalej na 1 przez s plus 2 i tak, będziemy tutaj x1, x2, x3. I x3 wchodzi nam na wartość 4. X2 wchodzi na wartość, a to jest za s plus 2 do kwadratu, czyli a2 nasze, minus 35. I x1 wchodzi na 94. Dalej, mamy jeszcze s plus 2,5, 1 przez s plus 2,5
To jest nasze kolejne x, czyli x4, ostatnia zmienna stanu. I to jest wzmocnione przez minus 98 i 1 czwarta. I jeszcze sygnał bezpośrednio z wejścia, wzmocniony przez 1 drugą, w zasadzie osłabiony. I to wszystko wchodzi nam na sumator. Oczywiście z plusami. I mamy Y na wyjściu. Czyli sygnał wyjściowy. Myślę, to już w sumie mogę na kolejnej kartce. Sygnał wyjściowy Y jest równy 94x1. Widać średnio, dobra. 94x1, dalej minus 35x2 oraz plus 4x3 plus minus 98 1 czwarta z x4 oraz plus 1 druga u. Teraz korzystając tutaj z poszczególnych bloczków, ta transmitancja jest równa x1 od s przez u od s. Po wymnożeniu na ukos mamy x1 od s razy to i po odwrotnej transformacie Laplace'a x1 prim plus 2x1 równe jest u. Stąd x1 prim równa się u minus 2x1. Dalej. X2 od s do x1 od s, czyli x2 prim plus 2x2 równa się x1, czyli x2 prim to x1 minus 2x2. Ten bloczek. X3 prim plus 2x3 to się równa x2, czyli x3 prim to jest x2 minus 2x3. I jeszcze z x4, czyli x4 prim plus 2,5 x4 to się równa u, a więc x4 prim to jest u minus 2,5 x4. Czyli możemy już zapisać wynik x pochodna jest równe minus 2x1, 0, 0, 0, z x, plus 1u. Tutaj mamy x1 i minus 2x2. Tu mamy x2 minus 2x3. I tu mamy minus 2,5 x4. A tutaj 1u. Z kolei sygnał wyjściowy y to 94 x1 minus 35 x2 4x3 minus 98 i 1 czwarta x4 i do tego dodajemy 1 drugą u.
To jest układ równań stanu. Wartości początkowe, jak już było podane w zadaniu, są zerowe. I kolejne zadanie z metody równoległej dla transmitancji geodes równej w mianowniku s plus 1 do potęgi czwartej, a w liczniku 3s do czwartej minus 3s kwadrat plus 2. Przy zerowych warunkach początkowych. Tutaj jeszcze raz ponownie przypominam, że jeżeli chodzi o wyznaczanie warunków początkowych, to jest ono identyczne, w identyczny sposób we wszystkich trzech metodach, czyli metodzie zmiennej pomocniczej, metodzie szeregowej oraz właśnie tej metodzie równoległej. Także to, co było pokazane w poprzednich zadaniach, odnosi się do wszystkich trzech metod. I tutaj s plus 1, dalej s plus 1 kwadrat plus s plus 1 do potęgi trzeciej plus s plus 1 do potęgi czwartej i plus wyraz wolny d. A1, A2, A3 i A4. A1 to się równa. Granica przy s dążącym do minus 1 z... Mamy ułamek 1 przez k minus j wychodzi nam równy 3. 3 silnie. Pochodna trzeciego stopnia d do trzeciej, ds do trzeciej z 3s do czwartej minus 3s kwadrat plus 2. To się równa 1 szósta, granica przy s dążącym do minus 1 i na razie jedną pochodną. To będzie 12s do trzeciej minus 6s. Koniec. To się równa 1 szósta, granica przy s dążącym do minus 1 d po ds z pochodna to będzie 36s kwadrat minus 6 i dalej to się równa 1 szósta, granica przy s dążącym do minus 1 i 72s. To się równa minus 72 szóste, czyli minus 36 trzecich, a więc minus 12. Dalej, A2 to granica przy s dążącym do minus 1. Tutaj 1 druga pochodna drugiego stopnia z tego samego, czyli 3s do czwartej minus 3s kwadrat plus 2, czyli granica przy s dążącym do minus 1 z pierwsza pochodna, druga pochodna. 36s kwadrat minus 6 i to się równa 30. A3 to granica przy s dążącym do minus 1. Tu już nie ma tego, zostaje tylko jedna pochodna d po ds. Aha, czyli tutaj to zgubiłem.
jedna druga, czyli jeszcze razy jedna druga, a więc jednak 15. Z 3s do czwartej minus 3s kwadrat plus 2 to się równa. Pierwsza pochodna jest tutaj, czyli mamy granicę przez dążącym do minus 1 z 12s do trzeciej minus 6s. I to się równa minus 12 plus 6, a więc minus 6. I a4, granica przez dążącym do minus 1 z 3s do czwartej minus 3s kwadrat plus 2. To się równa 3 minus 3 plus 2, a więc 2. Jeszcze d, to jest granica przez dążącym do nieskończoności z naszego geodes, ale przez dążącym do nieskończoności interesują nas tylko parametry przy najwyższej potędze. A zatem możemy napisać, że jest to granica przez dążącym do nieskończoności z s do czwartej, w nawiasie 3 plus i coś tam dalej. A tutaj mamy s do czwartej w nawiasie 1 plus coś tam dalej. Skracamy s do czwartej, wychodzi nam wartość 3. Rysujemy. Tu jest u. Tu mamy 1 przez s plus 1. Dalej 1 przez s plus 1. 1 przez s plus 1. Jeszcze 1, czyli 1 przez s plus 1. I tu wchodzimy na blok. Tu jest x1, tutaj x2, tu x3, tu jest x4. I z x4, czyli tego do czwartej, wchodzimy na dwójkę. Dalej x3. To jest minus 6. X2. Wchodzi na 15. X1 wchodzi na 12. I jeszcze to D, czyli sygnał wejściowy wzmocniony 3 razem. Wchodzi bezpośrednio na sumator do wyjścia. Czyli nasz sygnał wyjściowy jest równy minus 12x1 plus 15x2 minus 6x3 plus 2x4 plus 3u. Natomiast tak, wyznaczając kolejne równania stanu i ich pochodne, mamy x1' plus x1 równa się u, czyli x1' to jest u minus x1. Dalej x2 prym to się równa x1 minus x2, x3 prym to się równa x2 minus x3 i x4 prym to się równa x3
minus x4. Czyli zapisujemy rozwiązanie. X1 to tylko tutaj minus 1 i 3, 0. X2, 1 i minus 1, 2, 0. Tutaj 1 i minus 1. I tu też 1 i minus 1. Plus jeszcze u, tylko przy x1 i 1. Z kolei jeszcze się zmieszczę. Y to się równa minus 12, 15, minus 6, 2 razy x. Plus 3u. Jeżeli chodzi o warunki początkowe, to standardowo. I to by było rozwiązanie tego zadania. Jeżeli chodzi o przypadki z biegunami zespolonymi, to różnica jest taka, że wtedy w mianowniku nie mamy dwumianu, tylko wyrażenie z najwyższą potęgą s kwadrat. Tak po prostu dwa zespolone bieguny rozważa się w postaci jednego ułamka, podobnie w przypadku metody szeregowej. Jeżeli chodzi o metodę zmiennej pomocniczej, to tam obecność biegunów zespolonych nie jest widoczna. Niemniej, na tych zajęciach już nie będę Państwa takimi przypadkami katować, podobnie jeżeli chodzi o kolokwium, przynajmniej jeszcze w tym roku. Jeżeli w przyszłym się coś zmieni, to na pewno powiem. I to wszystko, co chciałem dzisiaj Państwu pokazać. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.